Hinduski ślub i wesele to złożony ciąg uroczystości. Część ceremonii odbywa się w hinduistycznej świątyni, w której młoda para otrzymuje błogosławieństwo. Wieczorem odbywa się baraat, czyli ślubna procesja pana młodego, a następnie na gości weselnych czekają przyjęcia, na które wchodzi się przez ozdobne tunele i bramy. W orszaku pana młodego uczestniczą specjalne zespoły z orkiestrą, własnym zasilaniem, kwiatowymi baldachimami. Jest wesoło i głośno, a nawet bardzo głośno. Wszystko jest bardzo strojne, kolorowe i błyszczące. Weselny korowód rusza ulicą do miejsca, w którym obie rodziny spotkają się na przyjęciu. Goście już podchodzą do suto zastawionych stołów i uwijających się kucharzy. Młoda para na mocno oświetlonym i bogato udekorowanym podeście prezentuje się gościom wraz z najbliższą rodziną.
Następuje moment wręczenia prezentów siedzącym na tronie małżonkom. Młode uczestniczki przyjęcia myślą zapewne, z kim przyjdzie im stanąć podczas własnego ślubu, bo większość par kojarzą rodzice. Następuje Jai Mala, w której para nowożeńców wymienia między sobą kwiatowe girlandy. Dzięki uprzejmości właściciela hotelu mogę mu uwiecznić weselne przyjęcie z hotelowego tarasu. Po przyjęciu, nie trwającym dłużej niż do 23, następuje na ogół noc poślubna w hotelowym, specjalnie przygotowanym pokoju. Samochód czeka cierpliwie.